Cześć, mam dla Was kolejną część moich zakupów narzędzi potrzebnych do otworzenia warsztatu. Tym razem będzie to marka Facom plus marka ich kontrolująca Stanley i marka, którą Facom kontroluje od lat 90., od początku 92 czy 3. Usag. Zacznijmy od Usaga. Włoska firma. Jest to lusterko z dwoma diodami, podświetleniem przedłużane. Szczerze, drugi raz bym tego nie kupił. Tu jestem więcej niż pewien, że ta śruba z czasem się poluzuje, zgubię ją. Jak zgubisz te blaszki, to już bezużyteczne narzędzie. Ogólnie nie polecam. Wstępnie przejdźmy do Stanleya. Taka oto miarka. Power Lock 3-metrowa, model. To akurat dostałem w pracy, co jakiś czas dają nam nowe. Zamieniają, ta moja praktycznie tam jest nieużywana. Stąd postanowiłem przynieść do domu. Następnie wiertła do betonu Stanleya. Model zrobione w Chinach. Była to najtańsza opcja w holenderskim markecie budowlanym Praxis. Chyba to, nie pamiętam, czy to było w promocji, czy był ten zestaw nawet tańszy od ich marki, tej najtańszej. Ogólnie niska jakość, parę dziur wywierconych, całe porysowane. Co prawda wierciłem przez płytki, ale w gruncie rzeczy cieszę się, że nie kupiłem droższych, bo już jedno wiertło zgubiłem. Nie wiem, co ja mam z tymi wiertłami do betonu, a używam raz na rok, 2 lata i nigdy, jak potrzebuję, nie mam. Ok, przejdźmy teraz do Facoma. Tutaj jest model, jest to adapter do wciskania sprężynek zaworowych z tym wycięciem do 16 zaworowych silników, że jak wciskasz jedną, żeby ta okrągła część nie zaczepiała drugiej. Bardzo dobra jakość, jak zwykle u Facoma, dożywotnia gwarancja. Następnie zestaw 6 wybijaków. Nie wiem, jak te zawleczki się nazywają po polsku. Rolpin. Po angielsku między innymi Subaru stosuje do mocowania przegubów do skrzyni czy do mostu. Jest to taka rurka nacięta, wciśnięta w otwór, że to nacięcie działa jak sprężyna. Żeby nie zrobić grzybka, żeby łatwiej było zacząć, wkłada się to w tą część i wsuwa się i potem się wbija czy wybija. No nie wiedziałem, który rozmiar kupić, który Subaru zastosowało, a było to akurat na wyprzedaży ze zwrotów Amazona, więc postanowiłem kupić cały zestaw. Następnie Facom Jest to ten zestaw, ten mostek do separatora, łożysk najmniejszy jaki Facom oferuje. Jako ciekawostkę powiem, że separator do tego znalazłem za 150 euro. Będę musiał poszukać używanej opcji. To też nie było tanie, nie pamiętam dokładnie ile, ale następnie głęboka nasadka 27 mm, sześciokątna, 1/2 cala. Facom. Powoli kompletuję ten zestaw kluczy z serii 57L. Bardzo drogie klucze, moje ulubione. Bardzo, bardzo cienka ścianka. Fajne jest to osadzenie, długie. Może wkrótce uda mi się skompletować pełen zestaw. Na razie mam 8, 10, 10, 11 i ten 12, 13. Następnie Facom serii 59L. Jest na podobnej zasadzie. Bardzo cienka główka, tylko nie, proste. 0 osadzenia, 14, 15. To mój pierwszy klucz z tej serii. Też powoli chcę skompletować pełen zestaw. Nie są tanie. Tutaj numer, jest to klucz dwustronny, przełączalny 24, 22. Z grzechotką, osadzenie 15 stopni. Do tego planuję dokupić jeszcze 21, 23. Ja głównie używam, jeśli chodzi o klucze z grzechotką, tego w tym stylu kluczy na przegubie. Niestety planuję kupić pełen zestaw Facom tych właśnie, ale niestety Facom robi je tylko do 19, dlatego te większe rozmiary, takie popularniejsze, zdecydowałem się na te klucze. Sądzę, że w następnej części, w następnej serii zrobimy narzędzia firmy Bahco, szwedzka marka. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Do usłyszenia. Cześć.